Szanowni Państwo, witam Państwa na ostatniej części, na której omówimy aspekty finansowe wraz z omówieniem zasady konkurencyjności, jaka będzie obowiązywała w programie Ścieżka dla Mazowsza. Ja nazywam się Katarzyna Piętak, jestem kierownikiem jednej z sekcji w dziale finansowania projektu i zapraszam Państwa serdecznie na udział i zapoznanie się z treściami tej prezentacji. Proszę Państwa, za koszty kwalifikowane, czyli te koszty, które mogą Państwo zaplanować w budżecie projektu, są to koszty, które będą w części dofinansowane przez centrum. I proszę pamiętać o tym, że część tych kosztów będą pokrywali Państwo z wkładu własnego. W tym programie wkład własny wnoszą Państwo tylko w formie finansowej, trochę więcej na kolejnych slajdach. Oczywiście to nie dotyczy jednostek naukowych, które to zgodnie z zasadami będą otrzymywały 100%. Proszę Państwa, co uznajemy za koszt kwalifikowany? Koszt kwalifikowany, czyli taki, który zaplanują Państwo we wniosku o dofinansowanie, przede wszystkim musi być niezbędny do realizacji projektu. Dlatego liczymy na Państwa uzasadnienie we wniosku, które to uzasadnienie wskaże nam, dlaczego Państwo taki koszt planują. I następnie koszt ten będzie poniesiony i rozliczany zgodnie z przyjętymi zasadami, czyli ustawą o rachunkowości i polityką rachunkowości danej jednostki przedsiębiorcy. Proszę pamiętać, że to, co jest zaplanowane, Państwa obowiązuje. Każdy nowy koszt, który pojawi się albo będzie konieczność jego poniesienia w trakcie realizacji projektu, o zgodę na poniesienie takiego kosztu będą Państwo musieli prosić, tak, składając wniosek o zmianę, ponieważ dla nas wyjściowe jest i koszty kwalifikowane są takie, które Państwo zaplanowali w budżecie, we wniosku o dofinansowanie. I oczywiście są to koszty zgodne z dokumentacją konkursową. Proszę też pamiętać, że koszty te muszą być poniesione w okresie realizacji projektu. Bardzo istotne jest, za kiedy Państwo uznają pierwszy dzień rozpoczęcia realizacji projektu, bo od tego momentu te koszty stanowią koszt kwalifikowany. No i oczywiście muszą być poniesione w sposób oszczędny, gospodarny, czyli ogólnie mówiąc zgodnie z zasadą konkurencyjności, czyli z tym trybem konkurencyjnym, o którym będziemy mówili trochę szerzej na drugiej prezentacji. To, co jest ważne, to, co już wspomniałam, to koszty te muszą być poniesione zgodnie z zasadami przyjętymi w jednostce, które obowiązują już od początku realizacji i zwracamy uwagę, że na potrzeby projektu nie mogą Państwo tych zasad modyfikować. To, co jest istotne, to w projektach krajowych rozliczamy koszty zgodnie z zasadą memoriału, czyli udokumentowanie kosztu, pozyskanie faktury, listy płac pozwala taki koszt umieścić we wniosku o płatność. Kosztem kwalifikowanym może być podatek VAT, ale tylko w tym momencie, jeżeli nie mają Państwo prawnej możliwości odzyskania tego podatku, na etapie wniosku o dofinansowanie i później przy każdym wniosku o płatność takie oświadczenie w tym zakresie Państwo składają. Zwracam natomiast tylko uwagę, że jako że są to projekty, gdzie wdrożenie, komercjalizacja jest dla Państwa obowiązkowa, jest już, przyjmuje się tak, że VAT jest kosztem niekwalifikowanym już w sytuacji, kiedy są przesłanki do jego odzyskania, tak? Czyli jeżeli zakończy się to sprzedażą, już ta przesłanka na tym etapie istnieje. Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do kwalifikowalności podatku VAT, zawsze mogą Państwo zadać pytanie do kasów, tak, do tutaj byłych urzędów skarbowych, wyjaśniając, na czym będzie polegał projekt i wtedy kasy już jednoznacznie wskazują, czy VAT jest tym, może stanowić, tak, koszt kwalifikowany, czy też nie. Z naszych doświadczeń jest, no wskazuje to, że ten VAT nie powinien być kwalifikowany, ale to już do Państwa decyzji. Proszę Państwa, na koszty kwalifikowane składają się koszty bezpośrednie i tutaj trzy duże kategorie kosztów, czyli koszty wynagrodzeń, podwykonawstwo i pozostałe koszty operacyjne.
i koszty pośrednie, które należą się Państwu od poniesionych kosztów bezpośrednich, trochę więcej za chwilkę. Pierwsza kategoria kosztów wynagrodzenia, bardzo istotna. I w tej kategorii planują Państwo wynagrodzenia wszystkich osób, które będą zaangażowane w prace merytoryczne w projekcie, czyli Państwo zatrudniają te osoby do prowadzenia badań przemysłowych, prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych. Wymieniłam tu przykłady takich osób, czyli przede wszystkim są to pracownicy badawczy, pracownicy techniczni, pozostałe osoby pomocnicze, ale przy realizowaniu badań zatrudnione i osoby, pracownicy, którzy będą też realizowali prace przedwdrożeniowe. Tutaj planują też Państwo koszty kierownika merytorycznego, tak, który to nadzoruje tą część, aspekty merytoryczne. Zaznaczam to, ponieważ w szybkiej ścieżce jest tutaj pewne odstępstwo, tak więc i też widzę po pytaniach, jakie Państwo na naszą skrzynkę składają, taką informację Państwu przekazuję. Oczywiście jest to koszt kwalifikowany w pełnym z wszystkimi narzutami przyjętymi, czyli narzuty po stronie pracodawcy, pracownika i tak dalej. Szczegóły, co może stanowić koszt kwalifikowany w zakresie wynagrodzeń, wskazuje ważny dokument, który przygotowaliśmy dla Państwa, czyli przewodnik kwalifikowalności kosztów. Przypominam, że jest on załącznikiem do regulaminu i już jest dawno, tak wraz z dokumentacją konkursową, umieszczone na stronie. Zachęcam Państwa o zapoznanie się, ci z Państwa, którzy już znają, o przypomnienie sobie, odświeżenie. Jest troszeczkę zmodyfikowany, połączyliśmy pewne kategorie, jak mogą Państwo zauważyć i naprawdę tam zostaną, ten przewodnik, ten dokument rozwiewa wszystkie Państwa wątpliwości w tym zakresie, tak więc moja prezentacja już jest skrócona i tych wszystkich narzutów nie wskazuje. Natomiast co jeszcze jest istotne i to też już wskazują zadawane przez Państwa pytanie, oprócz tego wynagrodzenia zasadniczego, kosztem kwalifikowanym mogą być premie, nagrody, ale o tym za chwilę. Co ważne jest, jak Państwo dokumentują koszty pracy? W przypadku umowy o pracę, które podpisują Państwo z pracownikiem, udostępniają Państwo nam listę płac. Jeżeli jest to pracownik, który jest już u Państwa zatrudniony, przygotowują Państwo oddelegowanie do projektu, w którym wskazują, w jakim zakresie ten pracownik będzie pracował w projekcie. Natomiast jeżeli Państwo nie potrafią określić, że to jest stałe zaangażowanie, na przykład jedna druga, jedna czwarta etatu, wówczas mogą Państwo prowadzić kartę czasu pracy. Czyli tak jak tutaj wskazuje, oddelegowanie lub karta czasu pracy, nie ma konieczności dla pierwszego, czyli takiego stałego oddelegowania prowadzenie karty. Mogą Państwo też zatrudnić osoby do projektu na umowę o pracę i umowę zlecenie, czyli umowy cywilnoprawne. Wówczas dokumentowaniem jest tutaj dana umowa, rachunek wystawiony przez pracownika i następnie protokół odbioru, też jest istotny element. I tak jak już rozpoczęłam, oprócz tych podstawowych składników mogą być premie, kwalifikowane nagrody, premie i dodatki. W pewnym... przepraszam, bo widzę, że jest pytanie, ale czy mogę prosić o zadanie w tym bloku pytań i odpowiedzi? Dobrze, bo może za chwilkę już uda się wyjaśnić w dalszej części. Tak, wracając do nagród, premii, zwracam uwagę, że muszą być one przewidziane w regulaminie pracy. Zdarza się czasem, że przedsiębiorcy takiego regulaminu nie mają spisanego. Bardzo prosimy, aby w momencie, kiedy Państwo już myślą i składają, taki regulamin spisać i to, co jest ważne, premie, nagrody muszą dotyczyć i być dostępne dla wszystkich pracowników i być zgodne z obowiązującymi zasadami wynagrodzenia. Tak, i w tym momencie można doliczyć wartość takich premii do wynagrodzenia zasadniczego i wskazać taką kwotę jako łączny koszt wynagrodzenia pracownika. Pozwoliłam sobie też na prezentacji umieścić takie wskazówki, które nam się nazywają często po analizie wniosków o dofinansowanie w zakresie najczęściej popełnianych błędów.
Proszę Państwa, kategoria kosztów wynagrodzenia bardzo często po ocenie przez panele kończy się rekomendacją, aby Państwo te wynagrodzenia obniżyli. A bierze się to stąd, że Państwo w bardzo skrótowy, lapidarny sposób określają wartości i wycenę tych wynagrodzeń. Dlatego zwracamy uwagę, żeby w uzasadnieniu kosztów w każdej kategorii, a zaczynam od kategorii wynagrodzenie, wskazywali Państwo liczbę osób planowanych do realizacji danego zadania, liczbę osobomiesięcy, czyli jak długo dana osoba, jak długo planują Państwo zatrudnienie takiej osoby. To, co jest ważne, informacje o sposobie obliczenia wynagrodzenia kierownika, członków zespołu, w jaki sposób Państwo szacowali takie wynagrodzenia. Czyli w uzasadnieniu prosimy, że jest to zgodnie ze stawkami przyjętymi u przedsiębiorcy. Natomiast jeżeli takie stanowisko do tej pory nie funkcjonowało u przedsiębiorcy, proszę o powołanie się na dany raport, o tym to już koleżanka wskazywała, który to pozwoli ekspertowi rzeczywiście potwierdzić zasadność zaprezentowanego przez Państwa, zaprezentowanej wysokości wynagrodzenia. Odsyłam również w tym momencie Państwa do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, bo tam też wskazaliśmy jeszcze inne takie wskazówki i przykłady, jak byśmy chcieli, żeby we wniosku prawidłowo te wynagrodzenia były opisane. I możemy podać właśnie takie przykłady negatywne i pozytywne, tak? Ten pierwszy przykład pokazuje nieprawidłowe wskazanie, opisanie danej nazwy kosztu, która no niestety nie pozwoli ekspertowi oszacować, czy rzeczywiście jest to koszt niezbędny i rzeczywiście prawidłowo wyliczony. I dlatego też prosimy, żeby konkretnie Państwo wskazywali nazwę kosztu, czyli nie jako kluczowy personel albo wykonawcę, a jeszcze tym bardziej nie chcemy widzieć nazwisk, tak, w tym zakresie informacje są w części piątej wniosku, aby Państwo wskazali liczbę osób przy danej nazwie kosztu, uzasadnienie, z czego wynika. Proszę zobaczyć, jeżeli Państwo wskażą wymiar, stawkę, wtedy już wiemy więcej, czy są to wartości rynkowe, czy przeszacowane. I też w tej części tej prawidłowej wskazano nawet konkretne raporty, one są dla Państwa dostępne, skąd też takie szacowanie się pojawia. Czyli ten przykład pierwszy w 99% zakończy się rekomendacją eksperta do obniżenia wartości wynagrodzeń. I tak jak powiedziałam, we wniosku o dofinansowaniu jeszcze jest szereg innych przykładów, tak, bo to dotyczy zarówno i umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych. Zapraszam do zapoznania się z tym dokumentem. To może na tyle, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. Kolejna kategoria kosztów podwykonawstwo. W tej kategorii kosztów planują Państwo zakup usług, których nie mogą Państwo wykonać bezpośrednio u siebie w jednostce ze swoimi zasobami i na swoim sprzęcie, czyli jest to, rozumiemy to jako zlecenie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektów, no zarówno w badaniach przemysłowych i w pracach rozwojowych. A także w tej kategorii planują Państwo udostępnienie kosztów zasobów udostępnionych przez strony trzecie. Tutaj dokładnie mam na myśli wynajem laboratorium wraz z aparaturą. Jeżeli jest taka konieczność, tą usługę planujemy w kategorii E. W tej kategorii nie planujemy usług pomocniczych, tak jak usługi prawne czy księgowe, tak więc skupiamy się tylko na tych usługach merytorycznych. To, co ważne, kategoria ta jest wyłączona z liczenia kosztów pośrednich, tak więc tutaj we wniosku od tej kategorii te koszty się nie naliczają. Tak jak było mówione pewnie w bloku wcześniejszym, jest to jedyna kategoria, która jest limitowana. Te limity są związane z rodzajem tak jednostki, tak więc prosimy o planowanie tych kosztów zgodnie z zapisami regulaminu. Tamte limity się znajdują, już ich tutaj nie wskazywałam. Natomiast w pracach przedrożeniowych udostępniamy i w tej kategorii planują Państwo koszty doradztwa i usług równorzędnych świadczonych przez konsultantów zewnętrznych, które nie mają charakteru ciągłego czy okresowego.
I oczywiście nie są związane z takimi stałymi usługami u przedsiębiorcy czy w jednostce, jak usługi doradztwa podatkowego, prawne i reklama. I teraz to, co jest ważne, jeżeli chodzi o prace przewdrożeniowe, pewnie to już było mówione w tym pierwszym bloku, ale przypomnę, że może się tak zdarzyć, jeżeli przedsiębiorca ma już wykorzystany limit na pomoc de minimis, to może wtedy skorzystać z pomocy czy na usługi doradcze. To dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw, to już pewnie było mówione, przypominam, i wtedy jest to finansowanie w tej czyli ta kategoria i te usługi doradcze są, mogą być finansowane albo z pomocy de minimis, albo z pomocy publicznej na usługi doradcze. Też o tym mówi i regulamin, tak więc tutaj proszę zdecydować, tak, w jakiej części i z której pomocy Państwo w tym zakresie będą korzystali. Jakie tutaj widzimy koszty? Tak? Tutaj przede wszystkim widzimy koszty różnych analiz rynkowych, które pozwolą Państwu przygotować już wypracowane efekty, tak, w projekcie do już komercjalizacji, różnego rodzaju analizy tutaj rynkowe, tak? Tak więc prosimy, można skorzystać w tym zakresie z tych kosztów. Na co zwracamy uwagę, tak? Aby we wniosku o dofinansowanie w zakresie tej kategorii wskazywali Państwo pełną nazwę pozycji budżetowej, tak? Czyli żeby nie było wpisane usługa badawcza, ale pełna nazwa, jaką usługę Państwo w tym zakresie planują. Aby było wskazane, dlaczego Państwo taką usługę planują, i wskazany był sposób wyceny. I to już też pozwoliłam sobie Państwu taki przykład zamieścić, gdzie bardzo często jako nazwę kosztu Państwo, to już co mówiłam, zlecenie usługi badawczej, z której ekspert no niewiele wie. Często nam Państwo wskazują, że ona może szerzej była w części piątej opisana. Bardzo za to dziękujemy, ale proszę jeszcze raz powtórzyć tę nazwę usługi w tej części dotyczącej szacowania kosztów i uzasadnienia. Uzasadnienie, czyli proszę nie pisać badanie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, my to wiemy, ale dokładnie z czego wynika potrzeba zakupu takiej usługi, no i metoda szacowania, tak? Czyli warto, żeby Państwo już powołali się na rozeznanie rynku, że Państwo tutaj już zbierali oferty w tym zakresie. Nie jest wymagane już przeprowadzenie pełnej zasady konkurencyjności, ale te wstępne szacowanie bardzo proszę, żeby tutaj już miało miejsce. I trzecia kategoria kosztów, czyli pozostałe koszty bezpośrednie. W ramach tej kategorii mamy trzy podkategorie. Zacznę od pierwszej, czyli aparatura naukowo-badawcza, wartości niematerialne i prawne. I w pracach przedwdrożeniowych w tej podkategorii planujemy koszty narzędzi i sprzętu wykorzystywane w czasie wykonywania zadań. Jeżeli chodzi o koszt kwalifikowany, w tym zakresie kosztem może być zakup finansowany w 100%, koszty amortyzacji lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej czy sprzętu. Pierwsze, czyli koszty zakupu lub wytworzenia. Istnieje możliwość rozliczenia kosztów zakupu, jeżeli oczywiście ta aparatura, urządzenie służy celom badawczym, czyli zaplanowali Państwo we wniosku o dofinansowanie i wskazali uzasadnienie poniesienia tego kosztu. Aparatura czy sprzęt nie przekracza wartości 500 tysięcy zł. No i jednostka nie dysponuje aparaturą, środkiem trwałym, która mogłaby być użyta zamiennie. Natomiast jest pewne ale, i tu pozwoliłam sobie wskazać na kolejnym slajdzie. Przede wszystkim muszą Państwo porozmawiać z służbami księgowymi, z księgowością, czy wykonawca ma w ogóle możliwość zgodnie z przyjętymi zasadami w jednostce rozliczać zakup
I bardzo ważne jest to, co mają Państwo zapisane w polityce rachunkowości. Ponieważ nie ma możliwości rozliczenia kosztów zakupu aparatury we wniosku o płatność, czyli przypuśćmy, zakupili Państwo sprzęt za 100 tysięcy i po uzyskaniu faktury wskazują do rozliczenia, czyli do wniosku o płatność. Natomiast w księgach będzie comiesięczny odpis amortyzacyjny, tak? Bo zgodnie z polityką rachunkowości wszelką aparaturę od danej wartości, bo to też reguluje ustawa o rachunkowości, czyli ta wartość jest 10 tysięcy złotych na dzień dzisiejszy, jest u Państwa rozliczana poprzez odpisy amortyzacyjne. Zwracamy na to Państwa uwagę, ponieważ zmieniły się w ostatnim czasie zapisy. Myślę tutaj o ustawie o finansowaniu nauki, gdzie wcześniej zapisy właśnie w tej ustawie pozwalały jednostkom te zapisy przenosić do polityki rachunkowości. Teraz taki zapis, tego zapisu już nie ma. No i tutaj już jest decyzja po Państwa stronie, proszę to przeanalizować, aby się nie okazało później, że zakupią Państwo sprzęt, natomiast zgodnie z odpisami amortyzacyjnymi tylko w części ostatecznie ten wydatek będzie rozliczony. Ponieważ drugą formą rozliczenia kosztów to jest ten tradycyjny tryb, czyli odpisy amortyzacyjne. Oczywiście też muszą być spełnione warunki, czyli zaplanowana aparatura, czyli jeszcze raz, jest niezbędna do realizacji, została zaplanowana we wniosku o dofinansowaniu i w Państwa polityce rachunkowości jest wskazane, że rozliczają Państwo odpisy amortyzacyjne. To, co jest ważne, proszę przeanalizować, czy zakupiony sprzęt zamortyzuje się Państwu, tak, w okresie realizacji projektu, na jak długo jest ten przyjęty okres amortyzacji, bo w tym momencie te odpisy trzeba oszacować, tak? I jeżeli projekt trwa 3 lata, to przez 3 lata ten odpis kwalifikuje. Natomiast jest to też bezwzględnie dla każdej aparatury, której wartość przekroczy 500 tysięcy złotych. W tym momencie też jest obowiązek i rozliczenia tylko odpisów amortyzacyjnych. I trzecia forma, bardzo często Państwo z tego korzystają, to jest odpłatne korzystanie, czyli inaczej mówiąc leasing, wynajem aparatury. Jeżeli przez krótki czas potrzebują Państwo wynajęcia takiej aparatury, aby przeprowadzić badania, proszę sobie zobaczyć, czy rzeczywiście ten wynajem nie wyjdzie dla Państwa korzystnie finansowo niż zakup. I w tym przypadku, jeżeli chodzi o leasing, zgodnie z przepisami prawa, w przypadku leasingu operacyjnego planują Państwo tylko raty kapitałowe. Tu dobrze jest porozmawiać z firmami i zobaczyć, żeby dla Państwa wyliczyli tak ten leasing, aby wiedzieć, jaka wartość będzie stanowiła raty kapitałowe. Pozostałe inne opłaty są już niefinansowane ze środków. W przypadku leasingu finansowego są to odpisy amortyzacyjne. I jak w poprzednich częściach, na co zwracam uwagę? Aby ta aparatura rzeczywiście była wskazana, konkretna jej nazwa, tak? Najlepiej model albo przynajmniej zakres, tak, aby ekspert wiedział, tak, że rzeczywiście to o taką aparaturę, o takiej aparaturze jest mowa. Metoda szacowania, czyli wskazana stawka, żeby Państwo wskazali formę finansowania, tak, czy to jest zakup, amortyzacja czy wynajem, co pozwoli nam tutaj uznać prawidłowość szacowania i prawidłowość tego kosztu. Więcej oczywiście przykładów jest w instrukcji. Druga podkategoria koszty budynków i gruntów. Tutaj mogą Państwo planować koszty związane z dzierżawą czy wieczystym użytkowaniem gruntów, a także amortyzację budynków. Zwracam uwagę, bo to też pojawia się w pytaniach, zakup gruntu nie stanowi wydatku kwalifikowanego. Czyli jeżeli Państwo mają potrzeby, to Państwo zakupują z własnych środków, a nam przedstawiają do rozliczenia albo raty dzierżawcze w przypadku wynajmowania, albo opłaty za użytkowanie wieczyste, a jeżeli Państwo są właścicielami danych budynków, no to odpisy amortyzacyjne.
To, co jest ważne, w prawidłowym uzasadnieniu kosztów prosimy wskazania przede wszystkim czasu użytkowania budynku, merytoryczne uzasadnienie, no i jaka będzie forma rozliczania. I trzecia podkategoria, czyli inne koszty operacyjne. Tutaj już jest duży worek, który, tak jak sama nazwa mówi, tak wskazuje wszystkie inne pozostałe koszty, które dla Państwa są niezbędne do realizacji projektu. Mam tutaj na myśli wszelkie materiały, surowce, półprodukty. Jeżeli Państwo mają już linie technologiczne, jest ona wykorzystywana do projektu, to koszty utrzymania takiej linii. Następnie co jest bardzo ważne, elementy budujące prototyp na stałe w nim zainstalowane. Tak, tutaj prosimy o wszystkie takie koszty, które zgodnie z definicją przestają być środkiem trwałym. Tak? One w momencie zakupu mogą mieć znamiona środka trwałego. Natomiast jeżeli z tych elementów budują Państwo prototyp, bardzo prosimy, aby były planowane w tej kategorii, tak? Żeby nie pomylić i nie wskazać ich jako aparatura naukowo-badawcza, która w przeciwieństwie do prototypu nie jest tym efektem clou projektu, tylko służy Państwu do przeprowadzenia danej części badań. Dalej, delegacje związane z realizacją projektu, delegacje związane z udziałem w konferencjach i koszty związane z konferencjami. Dalej, takie usługi drobne, usługi doradcze wspierające projekt. Tutaj mam na myśli na przykład usługi brokera technologii, który dla Państwa wykona jakąś analizę. Czy usługi obce, takie jak usługi serwisowe, koszty napraw, czy usługi transportowe związane z na przykład zakupem tak materiałów. O kosztach już mówiłam. Dalej, koszty szkoleń. Jeżeli Państwo zakupili aparaturę naukowo-badawczą, wymaga ona przeszkolenia pracowników, też taki koszt może być kosztem kwalifikowanym. I to, co ważne, koszt audytu zewnętrznego, jako że wszyscy Państwo będą zobowiązani do przeprowadzenia audytu w projekcie, może on stanowić koszt kwalifikowany. Jeżeli ten audyt zaczyna się i zostanie przeprowadzony po zrealizowaniu 50% planowanych wydatków i zakończy się przed zakończeniem projektu, tak, w tym momencie. I wynajem powierzchni laboratoryjnej. To też jest częste pytanie, czyli jeżeli potrzebują Państwo wynająć powierzchnię, w której to będą przeprowadzane badania, zwraca na to uwagę, tak, czyli ta część merytoryczna, to taki koszt planujemy w kategorii OP. Natomiast tak jak już mówiłam, jeżeli istnieje możliwość od tego samego podmiotu wynająć powierzchnię laboratoryjną wraz ze sprzętem, wówczas taki koszt planujemy w kategorii E. Tutaj nawet za tą powierzchnię laboratoryjną możemy uważać ta część wydzielona w projektach informatycznych, tak, w którym to jest zespół projektowy, w którym są odpowiednie serwery, sprzęt, tak, i w którym przeprowadzane jest. Jeżeli powierzchnia laboratoryjna dotyczy zarówno tej części merytorycznej, jak i też jest cały personel wspierający, to wtedy w części tak rozliczają Państwo to w kosztach bezpośrednich. Natomiast w pracach przedwdrożeniowych, oprócz tych kosztów z tej wcześniejszej części, mogą planować jeszcze Państwo koszty opłat urzędowych ponoszonych w związku z realizowaniem prac. Tutaj mam na myśli opłaty urzędowe dotyczące pozyskania patentów, certyfikatów, dalej związane z dopuszczeniem do badań, czy koszty rzecznika patentowego. Tak, to tutaj też prosimy o planowanie takich kosztów w kategorii OP. Oczywiście, aby prawidłowo mieć tu pewność, że prawidłowo Państwo opisali koszty, zwracam uwagę, aby wpisywać nazwę materiałów, przede wszystkim elementy prototypu, żeby zaznaczać tak, że jest to prototyp. Następnie, aby podać pełną nazwę usługi doradczej w pracach przedwdrożeniowych. Wskazałam tu ilości materiałów. Nie chodzi nam, żeby wskazywać co do, tak jak podajemy kolokwialnie, do każdej śrubki, natomiast jest różnica, jeżeli Państwo wskażą, że te materiały Państwo potrzebują w ilości kilograma, a inaczej w ilości jednej tony, tak? Czyli żeby wskazać,
oszacować, tak, przynajmniej w jakiś sposób w miarę katalog zamknięty materiałów, bo to też się przekłada na później ocenę budżetu, no i merytoryczne uzasadnienie. Aby nie pisać koszt niezbędny do realizacji, tylko opisać, do czego tak dane materiały czy usługi będą niezbędne. Na tym skończyłam omówienie kosztów bezpośrednich i od poniesionych kosztów bezpośrednich mają Państwo prawo naliczyć sobie koszty ogólne. Koszty ogólne w fazie badawczej są wyliczane zgodnie z przedstawionym wzorem, czyli jako suma kosztów OP, czyli kategorii OP i kosztów wynagrodzeń, maksymalnie 25%. Pewnie system ustawia i z automatu wylicza i też waliduje tę wartość. W pracach przedwdrożeniowych dodatkowo system waliduje jeszcze drugi warunek, czyli zarówno musi być spełniona ta wartość 25% od kategorii OP i W, jak i też 25% i nie może przekraczać 15% całkowitej wartości tego zadania, tak, prac przedwdrożeniowych. Ale z tego co wiem, system ustawiony jest i proszę się nie zdziwić, że jeżeli rzeczywiście Państwo system, wyliczą sobie Państwo te 25%, istnieje możliwość, że zostanie to obniżone, aby spełniać te dwa warunki łącznie. To, co jest ważne, pewnie Państwo już wiedzą, ale przypomnę, że koszty ogólne przyjmujemy jako wydatki poniesione, czyli nie są Państwo zobowiązani do opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie wydatku. Stąd też nasze kontrole oczywiście nie weryfikują poszczególnych faktur. To, co weryfikujemy, to tylko zaksięgowanie, czyli przeksięgowanie tych kosztów w danym okresie. Najczęściej to Państwo robią w momencie, kiedy już przygotowują wniosek o płatność, tak? Czyli za dany okres sprawozdawczy muszą być te koszty zaksięgowane, tak? Jako że jest katalog kosztów kwalifikowanych ograniczony, bardzo gro kosztów stanowią koszty niekwalifikowane. Oczywiście pełen katalog albo katalog tych kosztów jest w pełnym zakresie w przewodniku kwalifikowalności. Tutaj pozwoliłam sobie wskazać tylko najczęściej popełniane błędy, czyli takie składniki, które znajdujemy u Państwa już później w rozliczeniach. Czyli za koszt niekwalifikowany to rozliczane nagrody jubileuszowe, bardzo często ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, bardzo często rozliczają Państwo dodatkowe świadczenia, jakie mają Państwo dla pracowników, czyli koszty świadczeń medycznych, dopłaty do okularów, rozliczają Państwo nadgodziny, czy jakieś dodatki, tak, za znajomość języków. Bardzo różnie to bywa. Bardzo proszę przeanalizowanie składników Państwa wynagrodzeń i później do rozliczenia po prostu wyłączać te wydatki. Oczywiście te koszty nie mogą stanowić ani w całości lub w części wymaganego wkładu własnego, czyli po prostu trzeba je wyłączyć z rozliczenia. Więcej w przewodniku. Króciutko o wkładzie własnym. Tak jak mówiłam, jest to sprawa bardzo prosta, ponieważ wkład własny wnoszą Państwo w formie finansowej, czyli każdy wydatek dzielą Państwo zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem. Podlega oczywiście ten wkład ewidencji księgowej, który później weryfikujemy i oczywiście rekomendujemy, wskazujemy, aby ten wkład własny był proporcjonalny, tak, był wnoszony proporcjonalnie i był dzielony z rozliczeniem każdego wydatku. I już ostatnie slajdy dotyczą przyjętych zasad wypłaty środków finansowych. Po podpisaniu umowy wypłaty do zasady są, czyli dofinansowanie wypłacamy w formie zaliczek. Pierwsza zaliczka przeważnie jest to zaliczka z automatu, a
Dalsze zaliczki są wypłacane po wykorzystaniu 70% otrzymanego dofinansowania. Oczywiście zgodnie z harmonogramem płatności, które Państwo wskażą nam w umowie o dofinansowanie. Już otrzymywamy od Państwa pytania. Istnieje możliwość, że ta wypłata środków będzie się odbywała poprzez refundację kosztów. Tak jak już było wskazane, załącznikiem do wniosku jest sytuacja finansowa. Jest to załącznik po to, abyśmy przeanalizowali Państwa sytuację finansową i może się tak zdarzyć, że otrzymają Państwo rekomendację, że będzie projekt finansowany w formie refundacji, albo jeżeli chcą Państwo otrzymywać zaliczki, prosimy o złożenie dodatkowego zabezpieczenia. Więcej szczegółów jest zapisane i będzie udostępnione w umowie o dofinansowanie. Nasze doświadczenie pokazuje, tak, że bardzo często, jeżeli mają Państwo w historii finansowej, proszę się liczyć wtedy i przygotować się na finansowanie projektów w formie refundacji. I tak jak mówiłam, tak warunkiem otrzymywania kolejnej transzy jest rozliczenie minimum 70% przekazanych środków. Przypominam, oczywiście bardzo warunkiem w ogóle uruchomienia płatności będzie prawidłowo złożony weksel, dlatego tak jak już koleżanka uczulała, bardzo prosimy o sprawne składanie, abyśmy te zaliczki mogli Państwo, bo tak jak powiedziałam, pierwsza zaliczka jest wypłacana z automatu, abyśmy mogli uruchomić na podstawie podpisanej umowy i po zweryfikowaniu weksla. Audyt zewnętrzny, tak jak mówiłam, jest on obowiązkowy dla wartości dofinansowania, które przekracza 3 miliony złotych. W przewodniku kwalifikowalności opisaliśmy więcej, jak byśmy chcieli, żeby ten audyt wyglądał, jakie są warunki, aby audyt spełniał warunki. I to, co jest ważne, proszę pamiętać, że audyt liczymy od tej wartości dofinansowania, czyli nie od kosztów kwalifikowanych, tylko ten próg dotyczy wartości dofinansowania. Są Państwo zobowiązani taki raport złożyć najpóźniej z raportem końcowym, tak jak mówiłam już, i rozpocząć co najmniej po zrealizowaniu 50% planowanych wydatków. Więcej w przewodniku, zapraszam do zapoznania się ze szczegółami. I już podsumowując, w jaki sposób rozliczają Państwo i dokumentują koszty. Przede wszystkim muszą Państwo prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową. Pewnie dla Państwa nic nowego, tylko przypominamy. Natomiast jeżeli są podmioty, które zgodnie z ustawą nie są zobowiązane do prowadzenia ewidencji, wyodrębnionej ewidencji, wówczas muszą prowadzić już dodatkowe rejestry. Bardzo często są dodatkowe pliki Excela, które są udostępniane przy okazji naszych kontroli, w których to Państwo wskazują nam wszelkie zaewidencjonowane koszty. Tak jak mówiłam, oprócz tutaj ponoszenia kosztów zgodnie z wnioskiem, z zaplanowanymi kosztami we wniosku o dofinansowanie, są Państwo zobowiązani do ponoszenia kosztów zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości i o tym więcej za chwilkę. Dowodem poniesienia jest wystawiona faktura, inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej zgodnie z ustawą o rachunkowości. No i oczywiście warunkiem uznania kosztu jest jego prawidłowe opisanie, czyli są Państwo zobowiązani do prawidłowego opisania, czyli na fakturze, na danej liście płac powinno być wskazane numer umowy, numer zadania, kwotę kwalifikowaną i kategorię kosztu. To są takie minimalne informacje, które pozwalają nam uznać tak i prawidłowo później zidentyfikować koszt. To pokrótce byłoby na tyle. Zapraszam teraz Państwa do tej części zasady konkurencyjności, a później przejdziemy do bloku pytań i odpowiedzi.
Szanowni Państwo, dzień dobry. Pozwolicie Państwo, że wstanę. Tytułem wstępu może najpierw się przedstawię. Radca prawny Krystian Sachs, kierownik sekcji w dziale finansowania projektów. Z przyzwyczajenia chciałoby się rzec, że zapraszam Państwa do kolejnej zasady konkurencyjności, która już tak często padała na tym spotkaniu. Niemniej chciałbym tutaj pewne rzeczy wyjaśnić. W ramach umów krajowych i takiej pierwszej umowy krajowej, co do której wymyśliliśmy pewną nowatorską koncepcję udzielania zamówień publicznych, czyli w ramach ścieżki dla Mazowsza, zasada konkurencyjności, którą Państwo zapewne doskonale znają z wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków, nie obowiązuje, tak? Czyli te wytyczne w zakresie projektów unijnych nie obowiązują, czyli musimy sobie pewne teraz rzeczy zrewidować, czyli ani rozeznanie rynku, ani zasada konkurencyjności, ani baza konkurencyjności nie będą się pojawiały na tym spotkaniu z tego względu, że mamy do czynienia z inną procedurą, z innym trybem, więc tak dla jasności możemy nazywać ten aspekt konkurencyjnością wydatków, natomiast to będzie procedura stricte uregulowana tylko i wyłącznie w umowie o dofinansowanie. Jeśli chodzi o agendę dzisiejszego spotkania, to na początku przedstawię Państwu, jakie są ramy prawne. Jest przede wszystkim umowa o dofinansowanie, tam jest paragraf 10 i w ramach paragrafu 10 będą Państwo mieli opisane wszystkie zasady udzielania zamówień publicznych. Kolejne kwestie to podstawowe zasady, elementy zadania ofertowego, kwestie dotyczące publikacji oraz kwestie mały problem techniczny. Kwestie dotyczące zwolnień z tych procedur, kwestie korekt finansowych, jak również relacje pomiędzy konsorcjantami w ramach dziedziny udzielania zamówień publicznych. Jakie są podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych w ramach ścieżki dla Mazowsza? Przede wszystkim są to cztery elementarne reguły. Zasada równego traktowania wykonawców, zasada jawności, zasada uczciwej konkurencji oraz zasada efektywności. Są to podstawowe wartości, które powinny przyświecać zamawiającemu w ramach procedury określonej w umowie o dofinansowanie. W przypadkach wątpliwych my będziemy posługiwać się tymi wartościami przy ocenie danych przypadków wątpliwych, nazwijmy to. Więc jakby te główne wartości powinny być respektowane przez naszych zamawiających, a my z nich będziemy wyciągać słuszne wnioski w ramach kontroli i weryfikacji. Jeśli chodzi o ramy prawne, to tak jak już wspomniałem, paragraf 10 umowy o dofinansowanie. Ta umowa, mam nadzieję, niebawem już się pojawi na naszej stronie internetowej, więc to tak naprawdę moja prezentacja ma charakter taki pionierski, prekursorski. W związku z tym postaramy się również tę prezentację jak najszybciej na naszej stronie zamieścić, żeby Państwo mieli już pewne ułatwione zadanie. Tutaj na tym slajdzie mamy podział dychotomiczny na podmioty, które są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, a także na pozostałe podmioty, które są zobowiązane do stosowania umowy o dofinansowanie. Czyli te podmioty, które są zamawiającymi w rozumieniu PZP, stosują PZP i ich umowa o dofinansowanie nie dotyczy. Jeśli chodzi o pozostałych zamawiających, głównie przedsiębiorców, którzy nie są jednostkami sektora finansów publicznych, oni stosują w pełnej rozciągłości tryby określone w umowie o dofinansowanie. Zaczniemy teraz od szacowania wartości zamówienia. Zamawiający, mówimy oczywiście o tym trybie z umowy. O, ustawa to nie jest prezentacja dotycząca ustawy PZP, więc skupimy się na tym, co jest nowatorskiego w naszej umowie. I umowa mówi następująco.
Zamawiający powinien oszacować wartość zamówienia z należytą starannością. Co się kryje za tym sformułowaniem? Powinien uwzględnić tak zwane trzy tożsamości. Pierwsza to tożsamość przedmiotowa, druga to tożsamość podmiotowa i trzecia to jest czasowa. Spełnienie wszystkich tych trzech tożsamości powoduje, że mamy do czynienia z jednym zamówieniem, nawet jeżeli jest podzielone na kilka postępowań. Czyli muszą Państwo, zanim weszczą właściwe postępowanie, przeprowadzić szacowanie wartości zamówienia i dokonać takiego testu tożsamości. Te trzy tożsamości, one działają na podobnych zasadach jak w ramach zasady konkurencyjności czy ustawy PZP, więc też nie będę specjalnie jakby przywiązywał do tego uwagi. Muszą Państwo tak określić, ocenić i przedmiot zamówienia, i potencjalnych wykonawców, a także czas realizacji tych zamówień, czyli mamy tu na myśli czas realizacji projektu, żeby wyeliminować potencjalne ryzyko dzielenia zamówień. Teraz przejdziemy do trybów. Mamy trzy tryby. Pierwszy tryb do 10 tysięcy złotych netto, czyli do początkowej wartości środka trwałego. Mają tutaj Państwo wolną rękę, nie obowiązują żadne zasady. My nie będziemy weryfikować tego typu postępowań. Jeśli chodzi o kolejny tryb, czyli taki uproszczony, przejściowy, obowiązuje od 10 tysięcy złotych netto do 120 tysięcy złotych netto. I generalnie w ramach tego trybu obowiązuje zakaz udzielania zamówień podmiotom powiązanym i ogólne zasady udzielania zamówień, o których mówiłem wcześniej. Więc tak naprawdę nie ma tam żadnych sztywnych elementów i zasad, oprócz unikania konfliktu interesów i w ramach takiego postępowania mogą Państwo wybrać wykonawcę. Tryb szczegółowy, nazwijmy to procedurą ofertową, postępowaniem ofertowym, obowiązuje dla zamówień o wartości powyżej 120 tysięcy złotych netto. I to jest ten właściwy tryb. On jest dość szczegółowo przez nas uregulowany w ramach umowy. Według niego zapewne większość z Państwa będzie udzielać zamówień w projekcie. Tak jak już wspomniałem, tryb uproszczony, zamówienie bagatelne obowiązuje od złotówki do 10 tysięcy złotych netto. Nie mają Państwo tutaj żadnych obowiązków, jeśli chodzi o konkurencyjność wydatków. Mogą Państwo równie dobrze udzielić tego zamówienia podmiotowi powiązanemu. Kolejny tryb, tryb uproszczony, od 10 do 120 tysięcy złotych, tak jak już wspomniałem, w ramach niego obowiązuje przede wszystkim zakaz udzielania zamówień podmiotom powiązanym z zamawiającym. Następny tryb, powyżej 120 tysięcy złotych netto, włącznie z tą kwotą. I tutaj mamy dość jasne reguły. Lider konsorcjum lub konsorcjant udzielają zamówienia poprzez publikację. Publikację gdzie? Na swojej stronie internetowej oraz przez wysłanie zapytań ofertowych do trzech potencjalnych wykonawców. Nie ma tutaj bazy konkurencyjności. Nie ma tutaj dodatkowych wymogów. Zrezygnowaliśmy z wymogu publikacji w siedzibie beneficjenta, w siedzibie wykonawcy, w siedzibie zamawiającego, więc te dwa elementy spełnione łącznie upoważniają Państwa do kwalifikowania wydatku, przynajmniej w tym aspekcie. I to jest ten tryb podstawowy, tryb ofertowy. Kolejne, jakie są elementy? Zapytanie ofertowe musi się składać co najmniej z czterech elementów. Pierwszy element, opis przedmiotu zamówienia. Tutaj powinni Państwo stosować podstawowe normy wynikające z zasad udzielania zamówień publicznych. To znaczy, że opis przedmiotu zamówienia powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, wyczerpujący, dokładny, w taki sposób, żeby był zrozumiały dla potencjalnego wykonawcy. To jest pierwszy element. Kolejny element to są kryteria oceny ofert. Muszą być zawarte według jakiegoś miernika, muszą Państwo ocenić tych wykonawców. Kolejny element, termin składania ofert.
I co do terminu składania ofert, pojawiło się już przed naszym spotkaniem masę pytań, masę telefonów. Otóż nie wskazujemy Państwu w ramach ścieżki dla Mazowsza konkretnego terminu 7 czy 30 dni. Szczególne kontrowersje wzbudzał termin 30 dni, bowiem wielu z Państwa myślało, że będą tutaj w sposób jakiś pośrednio implementowane wytyczne i wymogi z wytycznych dotyczących zasady konkurencyjności. Niemniej w tym zakresie, no tutaj w kolejnym slajdzie pokażę Państwu tę istotną zmianę, jeśli chodzi o termin publikacji. My wymagamy tylko od Państwa tego, żeby termin na składanie ofert był wystarczający dla potencjalnego wykonawcy, żeby ten przygotował ofertę i ją złożył. Także to też jest jakby w znacznej mierze uzależnione od tego, z jakim przedmiotem zamówienia mamy do czynienia. Jeżeli to jest to zamówienie złożone, no to oczywiście dobrze byłoby zapewnić temu wykonawcy odpowiedni czas, a nie kilka godzin na składanie ofert. Więc tutaj jakby apeluję do Państwa rozsądku, żeby Państwo odpowiednio do przedmiotu zamówienia ten termin określili. Natomiast my nie będziemy ingerować poprzez jakieś analogie do 7 czy 30 dni i oceniać tego według tego probierza. Ostatni element, termin realizacji zamówienia, również element obligatoryjny. Jeśli chodzi o kryteria oceny ofert, one mają mieć przede wszystkim charakter niezawężający. Czyli w taki sposób muszą Państwo określić kryterium oceny ofert, żeby w sposób dyskryminacyjny nie określało tych mierników, według których Państwo będą przyznawać punkty danym wykonawcom, danym oferentom w ramach postępowania. Kolejna kwestia związana z kryteriami oceny ofert wiąże się z odniesieniem ich do właściwości wykonawcy. Nie mogą one odnosić się do właściwości wykonawcy. Kryteria mogą tylko i wyłącznie dotyczyć cech, przymiotów związanych z przedmiotem zamówienia. Jest to o tyle subtelna kwestia, że często Państwo, przynajmniej w ramach zasady konkurencyjności w projektach unijnych, no, nieświadomie odnoszą się w kryteriach do doświadczenia wykonawcy, do jego potencjału, do jego sytuacji ekonomicznej, do kryterium geograficznego. Ostatnio mieliśmy taki przypadek, że zamawiający beneficjent wskazał w ramach kryteriów oceny ofert miejsce wykonania usługi. I według bliskości miejsca były przyznawane odpowiednio punkty. No i to kryterium geograficzne zostało przez nas zakwestionowane. A z tego względu, że nie odnosiło się do przedmiotu zamówienia, tak jak twierdził nasz zamawiający, tylko do właściwości związanych z osobą wykonawcy. Bo to od wykonawcy zależało, w jakim miejscu wykona to świadczenie. I więc im bliżej siedziby zamawiającego, tym większą szansę miał na wygranie tego postępowania. Kolejna kwestia to jest zapewnienie w ramach procedury ofertowej równego traktowania i równego dostępu do informacji dla wykonawców. Tak, nikt nie może być dyskryminowany ze względu na jakieś cechy szczególne. To znaczy kryje się pod tym aspekt wyjaśnień i pytań przede wszystkim, które są formułowane na etapie postępowania, czyli wykonawca, potencjalny wykonawca zgłasza się do Państwa jako zamawiającego z pytaniami i wyjaśnieniami, z prośbą wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia albo innych aspektów związanych z zapytaniem ofertowym. Państwo powinni te wyjaśnienia po pierwsze udzielić, a po drugie najlepiej jest je upublikować przynajmniej dla innych wykonawców, którzy również złożyli oferty w ramach postępowania, żeby wszyscy mieli równy dostęp do informacji. Kolejna kwestia, termin składania ofert. Tak jak już wskazywałem wcześniej, powinien być wystarczający do przygotowania i złożenia ofert.
nie narzucamy żadnego sztywnego terminu. Więc to jest na pewno jakby dla Państwa z korzyścią, bowiem uelastyczniliśmy system i nie wymagamy już określonej liczby minimalnych dni na złożenie ofert. Kolejna kwestia, informacja o upublicznienie wyników postępowania. W ramach przestrzegania zasady jawności muszą Państwo również ten aspekt wypełnić i upublicznić po przeprowadzeniu postępowania i wyborze wykonawcy informację o jego wyniku. W ramach kwestii dotyczącej wyników postępowania powinni również Państwo przygotować protokół. Protokół powinien zawierać kilka podstawowych elementów, które są wymienione na tym slajdzie. Informacja o wyborze, powinien mieć też określone załączniki w postaci ofert, powinien też mieć jakąś informację na temat szacowania wartości zamówienia, w taki sposób, żeby zapewnić właściwą ścieżkę audytu dla nas, żeby później nie było wątpliwości, w jaki sposób Państwo doszli do konstatacji, jaki jest właściwy tryb, dlaczego zamówienie nie jest tożsame z poprzednio już udzielanymi, podobnymi na przykład, więc to nam znacznie pomoże przy ocenie i weryfikacji postępowań, dotrzymanie tych elementów. Kolejna kwestia, dosyć istotna i ona jakby została z poprzednich umów krajowych również utrzymana, mianowicie kwestia zakazu powiązań. Zakaz powiązań, który Państwo znają z wytycznych, różni się od tego, który określiliśmy w tej umowie. Ten zakaz powiązań w ramach umowy krajowej, w ramach ścieżki dla Mazowsza jest znacznie bardziej rygorystyczny niż w przypadku zasady konkurencyjności. Niemniej jest więcej możliwości, o których będzie mowa później, w zakresie ewentualnego wyłączenia procedur i udzielenia zgody na podwykonawstwo podmiotu powiązanego. Tak jak Państwo tutaj mają na slajdzie, w przypadku podmiotu powiązanego mogą Państwo w sytuacjach szczególnych, czyli uwzględniających pewne elementy celowościowe lub ekonomiczne, jeżeli Państwo to należycie uzasadnią, mogą Państwo skorzystać z tego mechanizmu i udzielić podmiotowi powiązanemu. Definicja podmiotu powiązanego będzie w następnym slajdzie tego zamówienia. Jeśli chodzi o kwestie związane z definicją, podmiotu powiązanego, wykonawcy powiązanego, to ona jest określona na sztywno. Są tu cztery podstawowe elementy, które odwołują się do ustawy o rachunkowości, do ustawy o podatku od towarów i usług, do rozporządzenia 651/2014, a także do wszelkich stosunków, relacji prawnych lub faktycznych, które mogą wzbudzić wątpliwości. A wątpliwości muszą być skierowane do kwestii bezstronności i unikania konfliktu interesów. Czyli de facto większość powiązań będzie uznawana za spełniające te kryteria, dlatego też należy uważać przy ewentualnej ocenie wykonawcy i oczywiście no, tacy wykonawcy, którzy spełniają te kryteria, bez zgody, nie naszej zgody, zgody NCBR-u, nie mogą być wykonawcami w ramach projektu w szybkiej ścieżce, ale to jest ścieżka tylko dla Mazowsza. I tutaj w tym zakresie będą mogli Państwo udzielić zamówienie podmiotowi powiązanemu. Teraz przejdziemy do kwestii wyłączeń. Wyłączenie ze względu na monopol wykonawcy. Mowa oczywiście o monopolu przede wszystkim naturalnym, ewentualnie oligopolu. Dodatkowo sytuacja, kiedy nie ma ważnych ofert lub żaden z wykonawców nie zgłosił się w ramach postępowania, a także pilna potrzeba udzielania zamówienia. Jeśli chodzi o pierwszy
pierwszy wariant możliwości zwolnienia państwa z zasad udzielania zamówień publicznych, on odnosi się do podobnego mechanizmu, który sukcesem jest stosowany w wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatku. Mianowicie kwestii takiej, że państwo przeprowadzają postępowanie, ale nikt nie składa ważnej oferty, albo wszyscy wykonawcy są wykluczeni, wówczas mogą państwo z wolnej ręki, bez istotnych zmian warunków, bez istotnych zmian warunków zamówienia udzielić z wolnej ręki tego zamówienia. Kolejna kwestia, również w wytycznych uregulowana, to jest pewna kalka, czyli ono odnosi się do monopolu naturalnego ze względów technicznych lub ze względu na ochronę praw autorskich. Jeżeli ktoś ma patent, to oczywiście ta osoba czy ta firma będzie naturalnym wykonawcą tego zamówienia, a więc nie ma sensu tworzyć tutaj fikcji. Dlatego też w tym zakresie również dopuszczamy możliwość udzielenia z wolnej ręki zamówienia, które spełnia te kryteria. Kolejne wyłączenie, pilna potrzeba. Co to znaczy pilna potrzeba? To znaczy taka potrzeba, która powstała na skutek sytuacji, której państwo jako zamawiający nie byli w stanie wcześniej przewidzieć. I powinni w tym zakresie państwo dochować oczywiście należytej staranności. Czyli mowa tutaj przede wszystkim o jakichś klęskach żywiołowych, awariach, w sytuacjach, gdzie na przykład spali się państwu zakład albo laboratorium, czego oczywiście państwu nie życzę. Więc w takich sytuacjach dopiero ta pilna potrzeba, ona się uzewnętrznia i wtedy mogą państwo skorzystać z tego wyłączenia. Kolejne wyłączenie. Wyłączenie, jeśli chodzi o kwestie pewne proceduralne, tak? Wyłączenia, jak stosować, jak je właściwie zastosować i jak uwzględnić te wymogi wynikające z umowy. Tak jak już wspominałem wcześniej, musi być ono, ten wniosek o wyrażenie zgody na wyłączenie musi być uzasadniony. My musimy mieć podstawy do tego, żeby ocenić to według tych przesłanek, które są określone albo w umowie, albo w ustawie też, bo później będą pewne odwołania do ustawy, prawo zamówień publicznych. I tutaj muszą państwo po pierwsze przestrzegać kwestii tego pisemnego uzasadnienia, a po drugie nie mogą państwo udzielić zamówienia podmiotowi powiązanemu bez naszej zgody. Tak jak już przed chwilą wspomniałem, mamy tam również odwołanie do artykułu 4 prawo zamówień publicznych i w tym zakresie powołujemy się na dobrodziejstwo ustawy, czyli kwestii związanych z umowami o pracę i pozostałych zwolnień, które są uregulowane w tym artykule. I w ramach tego artykułu jest kilka wyłączeń, które już z powodzeniem są wykorzystywane w ramach projektów unijnych i w ramach tego, skoro ustawa nie żąda zakazu powiązań, to również w tym zakresie my rezygnujemy z wymogu zgody na ewentualne podmioty powiązanego, czyli na przykład w przypadku umów o pracę są państwo po pierwsze zwolnieni z procedur, po drugie nie muszą państwo prosić nas o zgodę na ewentualny podmiot powiązany. Inna sytuacja jest w przypadku umów cywilnoprawnych. W ramach umów cywilnoprawnych stosujemy ogólne reguły udzielania zamówień, które są określone w umowie o dofinansowanie. Kolejne wyłączenie z artykułu 4 punkt 3 litera e, tak zwany podział korzyści. W przypadku zlecania w ramach zamówienia usługi badawczo-rozwojowej mogą państwo podzielić się z korzyściami i ten podział korzyści udokumentować. W ramach naszych projektów unijnych ten podział korzyści w praktyce mniej więcej wygląda tak, że w ramach umowy o realizacji zamówienia zamawiający dzieli się korzyściami, przyszłymi korzyściami, na przykład zyskami, dochodami w jakimś procencie czy kwotą ryczałtową przez jakiś okres z wykonawcą i to jest, nazwijmy to, pewien taki model dodatkowego wynagrodzenia w przypadku, załóżmy, komercjalizacji wyników prac B plus R, czyli tutaj zamawiający dzieli się z wykonawcą pieniędzmi, a nie prawami.
Kolejne wyłączenie odnosi się do najmu dzierżawy, budynków, gruntów w ramach artykułu 4.3 litera i w tym zakresie również państwa obowiązuje to dobrodziejstwo wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych, tu również nie ma wymogów w zakresie zgody na podmioty powiązane, więc bezpośrednio mogą państwo stosować ustawę. I ostatnia, chyba najistotniejsza rzecz. W ramach umowy o dofinansowanie wskazaliśmy, że będziemy mogli w pewien sposób, zgodnie z zasadą proporcjonalności, stosować korekty finansowe i różne stawki korekt finansowych w zależności od błędu i przewinienia państwa. Wcześniej wyglądało to trochę niekorzystnie z państwa strony, bowiem w przypadku jednego błędu, jednego uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych zgodnie z umową, wydatek był w całości niekwalifikowany. Nie było tam żadnej możliwości różnicowania korekt finansowych od 100 do 5%. Teraz rozporządzenie i odwołanie się do niego poprzez zastosowanie zwrotu odpowiednio, będziemy wtedy mogli stosować wymiar korekt finansowych w zależności oczywiście od uchybienia, w zgodności z tym, co jest zapisane w umowie o dofinansowanie. I ostatni slajd odnoszący się do relacji w samym konsorcjum. W ramach konsorcjum partnerzy nie mogą zlecać sobie nawzajem wykonania usług, robót budowlanych, dostaw, czyli istnieje bezwzględny obowiązek, jeśli chodzi o konsorcjantów. Konsorcjant nie może być wykonawcą w projekcie innego konsorcjanta. To również wynika z umowy. Ten zakaz musi być przestrzegany, ale oczywiście to nie odnosi się do kwestii doboru konsorcjantów jako konsorcjanta do partnera do projektu, tak? Bo to nie mamy do czynienia z zamówieniem publicznym, tylko z kwestiami kontraktowymi. Państwo podpisują umowę konsorcjum i do niej nie potrzebują wybierać konsorcjanta zgodnie z ustawą PZP czy umową o dofinansowanie. W tej kwestii jakby państwo są bezpieczni. Natomiast ewentualne zlecenie jakichś usług czy dostaw wykonawcy grozi uznaniem tych wydatków za niekwalifikowane. I jeśli chodzi o moją prezentację, to wszystko. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam do zadawania pytań. To ja mam pytanie związane z tym ostatnim slajdem między innymi. Chodzi o to, czy współkonsorcjant z natury jest traktowany jako podmiot powiązany. Czy to dotyczy się tylko tych dostaw usług i nie na przykład zamówień? Zamówienia to właśnie dostawy usługi i roboty budowlane. Więc to konsumuje już. Czyli on zawsze będzie podmiotem powiązanym, a oprócz tego, że będzie podmiotem powiązanym, to będzie konsorcjantem, czyli na podstawie odrębnego przepisu wynikającego z umowy nie będzie mógł być tym wykonawcą, niezależnie od przedmiotu zamówienia. Czyli na przykład, nie wiem, wynajem powierzchni laboratoryjnej u konsorcjanta jest niemożliwy. Dziękuję. Powierzchnię laboratoryjną, to powinien po prostu ten koszt zaplanować jako własny koszt we wniosku o dofinansowanie. Rozumiem. Dziękuję. Ja mam pytanie odnośnie do pozycji koszty delegacji i koszty udziału w konferencjach. To jest w stosunku do nowej ścieżki, to jest nowość. Z drugiej strony rano usłyszeliśmy, że premię za szerokie rozpowszechnianie wyników rozliczamy po zakończeniu projektu, więc zadaję pytanie, w jakich przypadkach państwo widzą uzasadnione wykorzystanie tej pozycji? Czy to jest, nie wiem, kadra badawcza może jeździć na konferencję i aktualizować sobie wiedzę? Tak, tak to rozumiemy, tak? Czyli planują państwo takie delegacje, które albo udział w konferencji, które przyczynią się do realizacji, pozwolą państwo wymienić doświadczenia między innymi, tak? Tutaj
uczestnikami konferencji i też przy okazji promują projekt, tak? To też może być jeden z elementów. W tym przypadku rozliczają Państwo takie koszty i wskazują uzasadnienie. Natomiast tutaj zwracamy uwagę na jedną rzecz, czyli koszty związane z szerokim upowszechnieniem, promocją, która jest dodatkowo punktowana, te poza okresem realizacji projektu, one są po prostu niekwalifikowalne. To jest Państwa dodatkowy wkład własny, już pozaprojektowy. Ja chciałem zapytać o umowy zlecenia, bo umowy zlecenia są w kategorii wynagrodzeń. Z drugiej strony są przedmiotem postępowań o zamówienie publiczne i chciałem zapytać o know-how wnioskodawcy. Jeżeli mamy zatrudnionych pracowników na umowy zlecenia, którzy są naszym personelem badawczym, którym chcielibyśmy się pochwalić, no to widzę pewien problem z tym, że potem może się okazać, że my tego personelu tak naprawdę na drodze postępowania o zamówienie publiczne nie wyłonimy. I chciałem zapytać, jak do tego tematu podejść prawidłowo i jeszcze dodatkowo, czy do szacowania progu w przypadku zamówień publicznych na umowy zlecenia należy sumować wszystkie umowy zlecenia jako tożsame rodzajowo w całym okresie realizacji projektu ze wszystkimi wykonującymi to zlecenie, czy może na przykład osobno? Może zacznijmy od tego drugiego pytania. Odpowiedź jest tak, ale warunek jest jeden. Muszą być spełnione te trzy tożsamości i ten sam zakres obowiązków wynikający z tych wszystkich umów zlecenia. No ale minimalna różnica w zakresie... To znaczy, że rodzajowo dalej są tożsame, nawet jeżeli jest minimalna. A co do pierwszego pytania... Jakby nie patrzyłbym na zasady udzielania zamówień przez poszczególne kategorie wydatków, tak? Jeżeli chodzi o kwestię know-how tych pracowników, bo rozumiem, że oni są Państwa już pracownikami. Są pracownikami w ramach umowy zlecenia. Mają bardzo, że tak powiem, dobre parametry. To na takie właśnie sytuacje mamy świetne rozwiązanie. Jesteśmy przygotowani na wszystkie okoliczności, już pomnij doświadczeń z zasadą konkurencyjności. I tutaj mamy kwestię związaną z względami celowościowymi lub ekonomicznymi. Oni mają pewien stosunek, co najmniej prawny z państwem, tak, zawarty. Zatem są podmiotami powiązanymi. Wybór ich powodowałby pewne wątpliwości, dlatego muszą się Państwo w takiej sytuacji zwrócić do nas z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody, powołać się w tej sytuacji zapewne na względy celowościowe, bo mamy do czynienia z know-how, uzasadnić to i my taką zgodę wydamy. Oczywiście jakby patrząc na wniosek o dofinansowanie, na jakby te szersze aspekty. Czyli nie dość, że będą powiązani, to jeszcze na dodatek można ich wyłonić z pominięciem tak, procedur. Tak, właśnie po to jest to rozwiązanie, żeby nie zabić projektu. Może tak bym to nazwał. I miałbym jeszcze jedno pytanie dotyczące prac przedwdrożeniowych, które mogą być finansowane w ramach pomocy de minimis w ramach pomocy na usługi doradcze. Chciałem zapytać, czy mogą być finansowane jednocześnie z obu, czyli część usług doradczych w ramach pomocy de minimis, a część w ramach pomocy na usługi doradcze. Nie wiem, musimy to sprawdzić, ponieważ co do zasady, jeżeli i takie mamy doświadczenie, jeżeli Państwo mają wykorzystany limit na pomoc de minimis, to tylko zawsze wykazywali nam Państwo i zaplanowali koszty w ramach usług doradczych, tak? Natomiast raczej nie sądzę, że to powinno się nawzajem wykluczyć. Ponieważ tak? intensywność dofinansowania dla de minimis jest dużo wyższa, no to chcielibyśmy wykorzystać de minimis do maksymalnej możliwości, rozumiem. A potem korzystać z reszty w ramach usług doradczych. No i pytanie, czy tak wolno? Tak. Zwracamy uwagę, że w ramach pomocy de minimis mogą Państwo finansować nie tylko kategorię E, czyli podwykonawstwo, ale kategorię jeszcze W i OP. Tak? Tak więc tutaj jest o wiele szersze spektrum niż jeżeli chodzi o pomoc na usługi same doradcze. Tak? Tak więc, ponieważ przedsiębiorstwa, które już mają wykorzystany limit na pomoc de minimis, tylko w tym momencie mogą planować tylko kategorię E, tak? Czyli koszty w ramach usług zleconych. Czy można liczyć na to, że Państwo
umieścicie odpowiedź na stronach internetowych? To znaczy tak, jeżeli jest jakakolwiek zawsze wątpliwość, prosimy o zadawanie pytań na skrzynce. Tak? Mam jeszcze raz zadać pytanie na skrzynce, to teraz nie wystarcza. Znaczy tak, jeżeli chce pan jeszcze potwierdzenia, tak, to poprosimy o zadanie pytania na skrzynkę. Ja nie zrozumiałem, pani odpowiedziała, że można, tak, z dwóch źródeł finansować. Tak, znaczy z zapisów regulaminowych nie widziałam takiego wyłączenia. Okay, tak? Natomiast dziękuję. Jeżeli chce się pan jeszcze upewnić, można zawsze zadać pytanie panowi na skrzynkę. Może teraz ktoś z lewej strony. Tutaj mam pytania tak naprawdę trzy. Pierwsze pytanie dotyczy informacji i promocji. Skoro jest to program krajowy, czy będą jakieś wymogi co do informacji i promocji, czy powinniśmy planować w ogóle koszty w tym zakresie? Tak, jak najbardziej dla projektów krajowych mamy wytyczne w tym zakresie. Wskazujemy te wytyczne w umowie o dofinansowanie. Tam będzie konkretny link, do którego, które przedstawi konkretne zasady. Tak? Tak więc będą wszystkim później wykonawcom udostępnione. Drugie pytanie dotyczy obligatoryjnych odpisów na pracownicze plany kapitałowe, bo w podręczniku kwalifikowalności nie ma informacji, czy one mamy je uwzględniać do stawki godzinowej, czy nie. My jako reprezentuję przedsiębiorstwo, które zatrudnia ponad 200 osób i my już odprowadzamy te składki i nie wiemy, czy je planować tutaj, czy nie. Tak, jako że to jest nowość, która się pojawiła i zobowiązała państwa dopiero od miesiąca, tak, to się pojawiło, jak się nie mylę, w czerwcu, musimy to przeanalizować, tak więc proszę o zadanie pytania, umieścimy, może też w bloku najczęściej zadawanych pytań też na to pytanie odpowiemy. Dobrze i trzecie pytanie, ponieważ jest to dotacja celowa z programu krajowego, czy ona będzie podlegać, zaliczki będą podlegać zwrotowi po zakończeniu roku budżetowego? Istnieje taka możliwość, tak? Na dzień dzisiejszy nie mamy potwierdzenia. Jeżeli będzie taki wymóg ten będzie zapisany w umowie, ewentualnie w aneksach do umowy. Ja mam jeszcze pytanie do umów, bo mamy umowę o pracę, umowę zlecenie i umowę o dzieło. Czy umowy o dzieło są jako podwykonawstwo traktowane? Tak, umowy, jeżeli dotyczą pracowników badawczych, to planujemy w kategorii W. Natomiast jeżeli podwykonawca w projekcie wykona daną usługę i formą rozliczenia będzie umowa o pracę, umowa o dzieło, przepraszam, to wtedy taki koszt planujemy w kategorii E. Przy umowie o dzieło, które jest w kategorii W, również przeprowadzamy postępowanie? Tak, jak ponieważ jest to umowa cywilnoprawna. I jeszcze mam pytanie, bo w sumie nie mogę znaleźć jakby odpowiedzi, czy taki koszt się kwalifikuje do kosztów bezpośrednich. Wydatki poniesione z tytułu korzystania z infrastruktury udostępnionej w technologii chmury obliczeniowej. Tak, jest to często wykazywany koszt. Jest to pewnie w ramach faktury, jest to koszt kategorii OP, chyba że mówilibyśmy już o w NIP-ie, tak? Czyli tutaj korzystanie z wartości niematerialnych prawnych. Natomiast sama chmura to jest koszt kategorii OP. Czy instytuty badawcze sieci Łukasiewicz są podmiotami powiązanymi? Pytanie w odniesieniu do jakiego podmiotu? Do sieci Łukasiewicz. Jeżeli spełniają definicję określoną w tym katalogu, to według mnie tak, ale widzę tutaj stosunek prawny, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy. Musieliby państwo przeprowadzić test, czy jest jakaś wątpliwość. Generalnie tak, instytuty, każdy ma swoją osobowość prawną oddzielną, natomiast wszyscy podlegają prezesowi sieci. Pytanie, czy prezes będzie podpisywał ofertę i zapytania ofertowe, czy ktoś na przykład z upoważnienia prezesa, jeśli chodzi o dwie strony umowy. Dyrektor instytutu będzie podpisywał wszystkie umowy. Nie są to też jednostki zależne, ani dominujące, bo to też kwestie jakby rachunkowości. Rozumiem, że mają państwo jakby odrębne, tak, podmiotowości. To jest jakby tylko jeden prezes, jakby pytanie, jakie on ma też uprawnienia, tak? Jaką państwo kategorię prawną stanowią, tak, poprzez tę sieć badawczą. Każdy z instytutów jest od, od,
oddzielną osobowością prawną. Od 1 kwietnia został utworzony taki twór jak sieć badawcza Łukasiewicz Centrum, tak, do której weszło 38 instytutów. I nadzór nad całą siecią ma prezes sieci. Wszyscy dyrektorzy są podlegli prezesowi sieci. Rozumiem. Zatem będzie powiązane. Można teraz z tej strony? Już tutaj. Ja chciałem się spytać o wynagrodzenia. Czy w przypadku szacowania, opisywania metody szacowania wydatków można założyć wzrost wynagrodzeń, na przykład zgodnie z planami firmy, żeby co roku podwyższać wynagrodzenia, tam powiedzmy 2% czy 5% w skali roku, bo tak robiliśmy do tej pory. Chcielibyśmy w przyszłym roku, za 2 lata, za 3 lata, sukcesywnie podwyższać wynagrodzenia. Czy coś takiego jest przez Państwa dobrze widziane, akceptowane i tak dalej? Znaczy, dla nas jest to istotna informacja, którą Państwo wskazują w metodzie szacowania. Do tej pory nie była ona kwestionowana. Natomiast bardzo prosimy, żeby rzeczywiście te stawki konkretne, albo o ile zostanie ta podwyżka zaplanowana, żeby to Państwo wskazali. Jeszcze chciałem się dopytać, czy w przypadku opisywania wydatków powinniśmy tam podawać nazwiska osób, które będą pełnić te funkcje, jeżeli już pełnią podobne funkcje w przedsiębiorstwie? Bo wiem, że opisujemy te osoby z imienia, nazwiska tam w części, gdzie opisujemy doświadczenie. A czy przy wydatkach, wynagrodzeniach, opisach wydatków opisywać te osoby? Tak, tak jak mówiłam na prezentacji, w przypadku nazwy kosztu, bo to Państwo wskazują, nie wskazujemy nazwisk. A dlaczego? Ponieważ bardzo często te nazwy są implementowane do budżetu i każda zmiana teoretycznie może generować aneks. Tak więc jeżeli Państwo wskażą nam specjalistę, technologa, tak, a później będziemy wiedzieli zgodnie z listami płac, kto jest tam konkretnie zatrudniony, będziemy analizowali jego wynagrodzenia, będziemy mieli wszelkie informacje. Tutaj wskazujemy tylko nazwę stanowiska, ponieważ proszę pamiętać, w tej części piątej tam jest kluczowa kadra. Natomiast w budżecie wskazują Państwo już koszty związane z wszystkimi osobami zaangażowanymi w projekt. Dobra, to ostatnie pytanie. Rozumiem, że Pani jako ekspertki dotyczące odnośnie kwalifikowalności kosztów, czy osoby w podobnym stanowisku będą wydawać decyzję, czy poprawiamy coś w projekcie na etapie oceny i czy tutaj w tym naborze będzie możliwa jakby zmiana kategorii badań przemysłowych, na przykład na prace rozwojowe w ramach tej poprawki we wniosku z Państwa strony zgłoszonej? Tak, jeżeli będzie taka rekomendacja eksperta, wówczas będzie taka informacja, prosimy o korektę budżetu. I podobnie, jeżeli jakieś koszty zostaną zakwestionowane albo będą wymagały doprecyzowania, wtedy też w informacji zwrotnej poprzez system Państwo nam precyzują i dzięki temu będziemy mogli rzeczywiście uznać, tak, albo przyjąć wyjaśnienia i uznać dany koszt za zasadny w projekcie. To ja mam jeszcze jedno pytanie. Jeżeli mamy na przykład, w tej chwili powinniśmy wypełnić wniosek w ten sposób, że wszystkie koszty przepisane do badań przemysłowych powinny być zbite w jeden koszt, na przykład jeżeli mamy amortyzację środków trwałych w pierwszym etapie, drugim etapie projektu, badania przemysłowe, to zbijamy jako jeden wydatek amortyzacja na czas prowadzenia badań przemysłowych. Zgadza się? Nie, nie. To musielibyśmy rzeczywiście sięgnąć do wzoru wniosku o dofinansowanie, natomiast tam jest wskazane tak, że mamy podział na 3 zadania, czyli badania przemysłowe. W obrębie tych badań jest dana kategoria kosztu i pod tą kategorią kosztów wskazują Państwo konkretne nazwy budżetowe, tak? Czyli tak jak mówiłam, specjalista. Jeżeli w kategorii kosztów operacyjnych prosimy, żeby nie wskazywać amortyzacja, chyba że dotyczy to jednej grupy środków trwałych. Natomiast jeżeli weźmy wynagrodzenia, na przykład specjalista jest w 2 etapach badań przemysłowych, cały czas będzie przez 12 miesięcy w 2 etapach pracował na tak, tym samym jeżeli stanowisku. Jeżeli jest w jednym zadaniu, zbijamy w jedno, tak? Kumulujemy, tak. Okej, okay, a można to od razu opisywać per zadania, rozbić ten koszt? Bo moje pytanie dotyczy tego, co w momencie, kiedy komisja chce, żeby zmienić jednak, że to są prace rozwojowe, to de facto trzeba każdą pozycję budżetową po pracach rozwojowych i badaniach przemysłowych od nowa napisać, bo wszędzie trzeba to skorygować. Jeżeli wydzielimy per etap, no to najwyżej możemy tylko niektóre wydatki poprawić, tak? A tak to trzeba cały budżet praktycznie od nowa zrobić. To znaczy tak, w budżecie my nie widzimy etapów. W budżecie widzimy tylko zadania i nazwy wynagrodzenie kosztów na czas etapu tak, pierwszego. Tak, musi Pan wskazać daną pozycję budżetową zarówno w zadaniu, czyli w badaniach przemysłowych, jak i w pracach rozwojowych. Jeżeli trzeba będzie skorygować, to niestety trzeba będzie poprzesuwać, poprzenosić dane wydatki między zadaniami. Nie wiem, czy dobrze rozumiem. No tak właśnie, ale dlatego zapobiegliwie można byłoby zrobić wynagrodzenie na przykład kierownika B+R na czas pierwszego etapu badań przemysłowych,
i potem kolejna pozycja kosztowa, wynagrodzenie kierownika B+R na czas etapu drugiego badań przemysłowych i wtedy, jeżeli ktoś zakwestionuje przypisanie kategorii, to zmienia tylko jeden nie, dodatek. Nie, prosimy, żeby tak nie robić, żeby nie dzielić dodatkowo jeszcze kosztów w obrębie zadania i pozycji w budżecie na dane etapy. Dobrze, ja mam pytanie, czy dla kosztów dzierżawy albo amortyzacji budynków jest jakiś odgórny limit, ile to może maksymalnie być kosztów kwalifikowanych? Nie, regulamin nie wskazuje limitów, oprócz tych, co mówiłam, czyli w kategorii E. I dotyczy też kosztów promocji, bo pewnie też mają Państwo doświadczenie z szybkiej ścieżki, gdzie ten koszt jest limitowany. Ja mam prośbę o doprecyzowanie dwóch kwestii związanych z wkładem własnym, bo powiedziała Pani, zdaje się, coś takiego, że Państwa rekomendacją, tak to zrozumiałem, jest to, żeby one były proporcjonalne do tych uzyskiwanych z centrum, ale to jest rekomendacja czy wymóg? To znaczy one są rozliczane, poniesione koszty własne na etapie rozliczeń poszczególnych transz, czy na etapie końca projektu? To jest prośba o pierwszą kwestię. A druga, jeśli dobrze zrozumiałem, pojawiło się coś takiego, że centrum może poprosić w pewnych sytuacjach o wniesienie dodatkowego zabezpieczenia. Czy mogłaby Pani to rozwinąć, proszę, i jakby idąc tym tropem, czy w ogóle centrum dopuszcza taką sytuację, że projekt jest finansowany w przypadku celowej, nowej spółki bez historii w takiej sytuacji, idąc jakby za tym. Dziękuję. Dobrze, jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, tak, wkład własny musi być wnoszony proporcjonalnie w danym okresie sprawozdawczym, tak więc, tak jak mówię, każdy koszt dzielimy zgodnie z intensywnością dofinansowania, tak, czyli dzielimy 80-20, wnosimy proporcjonalnie. Jeżeli nie widzimy takiej proporcji na etapie weryfikacji wniosku o płatność, prosimy o wyjaśnienia i korygowanie tutaj w tym zakresie źródeł finansowania. Natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie, tak, zapisy umowy mówią, że jeżeli centrum poweźmie wątpliwości, wówczas przechodzimy na finansowanie projektów w formie refundacji. Natomiast istnieje też możliwość, ale to już są indywidualne decyzje wydawane przez centrum po dokładnej analizie Państwa sytuacji finansowej. Możemy Państwu odblokować finansowanie w formie zaliczek przez zniesienie dodatkowego zabezpieczenia. Najczęściej stosowane, rekomendowane i stosowane przez Państwa zabezpieczenia to są poręczenia przez inne firmy albo przez podmioty fizyczne, wpis do hipoteki na Państwa tutaj już majątek, gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, tak? Czyli tutaj jest ten katalog, z którego Państwo mogą skorzystać. Co do zasady, centrum nie odrzuca, tak, nowych podmiotów, jeżeli chodzi o analizę i weryfikację wniosku do finansowania. Natomiast sposób już zasady finansowania określamy po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Moje pytanie dotyczy wyboru właściwej kategorii kosztów. Projekt obejmować ma innowację procesową, powstać ma innowacyjna linia produkcyjna. I teraz pytanie, czy w przypadku, kiedy wnioskodawca sam projektuje tą linię technologiczną, ale wykonanie wszelkich maszyn chce zlecić na zewnątrz, to będzie właśnie podwykonawstwo jako zlecenie tych maszyn, czy to będzie OP jako zakup aparatury? Jeżeli chodzi o wykonanie tych maszyn, tak, i tak jak mówię, jeżeli to jest istotna część merytoryczna w projekcie, tak, to jest to kategoria E. Natomiast jeżeli byłoby to wykonanie jakiegoś drobnego elementu, tak, tej linii, to musimy znaczy to rozważyć. To będą wszystkie, tak, czy to elementy, jest... wszystkie składowe linii produkcyjnej dokładnie, mają, tak, być to zlecone. Wtedy jest zlecenie dużej części merytorycznych prac na zewnątrz, kategoria E. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja mam pytanie już. Czy wiadomo, że na etapie wypełniania wniosku o dofinansowanie szacujemy stawki i ilość godzin w projekcie? Pytanie, na ile swobodnie już na etapie realizacji możemy przerzucać koszty? Typu okazało się, że jednego pracownika potrzeba dwa razy mniej, a kierownik projektu B+R musi się zaangażować dwukrotnie bardziej.
Tak, zapisy umowy pozwalają państwu przesuwać koszty między kategoriami, między zadaniami. Wszystkie te warunki będą wskazane w umowie, natomiast jeżeli będą bardzo duże, tak, zakresy zmian w zakresie budżetu, składają państwo wniosek o zmianę i podpisujemy aneks do umowy. Jeżeli oczywiście jest to uzasadnione merytorycznie. Mam pytanie dotyczące planowania kosztów w przypadku jednostki naukowej. Czy mają być to koszty netto czy brutto, na przykład dla uczelni? No to pytanie jest, czy VAT jest kosztem kwalifikowanym. Tutaj już jest decyzja do państwa, tak należy, czyli tutaj służby księgowe muszą podjąć decyzję, czy tutaj są przesłanki do odzyskania podatku, czy nie. Rozumiem. Dziękuję. Ja mam pytanie techniczne a propos wniosków o płatność. Czy one będą składane za pośrednictwem systemu SL czy innego? I też pytanie dotyczące takiej sprawy jak outsourcing kadrowy. Czy to też będzie usługa zewnętrzna, czy to będzie kategoria W? I jeszcze trzecie. Co w przypadku podmiotów, które normalnie muszą stosować PZP? Jeżeli wartość zamówienia nie przekroczy 30 tysięcy złotych, a przekroczy te 120, rozumiem, że wtedy stosują konkurencyjność zgodnie z paragrafem 10 umowy. Zgodnie z umową dofinansowania podmioty stosujące PZP stosują PZP, czyli od wartości 30 tysięcy euro netto mamy do czynienia z ustawą PZP, czyli trybami konkurencyjnymi, zazwyczaj przetargiem nieograniczonym. Natomiast poniżej 30 tysięcy euro netto takie podmioty stosują swój wewnętrzny regulamin udzielania zamówień publicznych. Tak, natomiast odnosząc się do pierwszego, drugiego pytania. System SL jest tylko dla projektów finansowanych środków europejskich, tak więc w tym systemie nie składamy wniosków o płatność w szybkim, znaczy w ścieżce dla Mazowsza. Odpocznią sobie państwo od tego systemu. Natomiast pracujemy już nad systemem, czyli tak zwanym generatorem wniosków dla części krajowej. Zobaczymy, kiedy nam się to uda i wtedy udostępnimy te informacje. Mogę też państwa pocieszyć, mogą państwo się zapoznać z wzorem wniosku o płatność krajowym. Jest on załączony załącznikiem do wszystkich pozostałych, tak więc jest to bardzo ukrojony dokument. Natomiast jeżeli chodzi o outsourcing kadrowy, tak, ja rozumiem, pytał się pan o kadę B plus R. Tak, to jeżeli nie mają państwo zasobów u siebie w jednostce, jest to usługa zlecona na zewnątrz, jest to podwykonawstwo. Czy mają państwo jeszcze pytania? Mam pytanie jeszcze dotyczące kosztów materiałowych, bo akurat z takiej mojej branży, powiedzmy, to tam był dylemat zawsze, na ile trzeba dzielić te koszty, jeżeli to są koszty do wykonania jakiegoś prototypu, na ile trzeba dzielić, jakie to są podzespoły i w osobne komórki, czy po prostu można to umieścić w jednej komórce jako koszty materiału do wykonania, mimo że to będą różne materiały, prawda? Czy to jakiś jest podział dotyczący kwoty, że jak powyżej jakiejś kwoty, to trzeba już to podzielić, czy w ogóle tego nie dzielić? Czy może jeżeli to być jedna pozycja? Jeżeli chodzi o część budżetową, tak? No to wtedy piszemy grupę materiałów, natomiast w uzasadnieniu wtedy wskazują państwo już mniej więcej zamknięty katalog, co będzie wchodziło w skład tych materiałów lub elementów prototypu, tak? Bo to są dwie różne rzeczy, tak? Materiały do projektu, a elementy prototypu też prosimy, żeby zebrać, chyba że będą się zupełnie z jakichś dużych, nie wiem, części składane, ale to wtedy też prosimy o pewną agregację, tak? Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę korzystać. Mamy jeszcze chwilkę czasu. Natomiast jeżeli nie mają państwo pytania, my bardzo serdecznie... A, dobrze, to jeszcze rzeczywiście. Właśnie w przypadku podmiotów, które zgodnie z prawem pracy nie mają obowiązku tworzenia regulaminów pracy albo wynagradzania, rozumiem, że na potrzeby kwalifikowalności kosztów powinny stworzyć taki regulamin.
Można też zawrzeć odpowiednie zapisy w umowach o pracę po prostu. Mhm. Więc jeżeli państwo zawierają dodatkowo, nie mają obowiązku, ale tworzą regulamin, no to jak najbardziej jest to dopuszczalne. Proszę pamiętać o tym, że ten regulamin powinien być aktualny, jest zapis w przewodniku na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Tak. Mhm. Więc jeżeli później regulamin wynagradzania się zmienia, to i tak stosujemy ten regulamin obowiązujący na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, bo na tej podstawie szacowali państwo koszty. Jeśli można, to ja mam jeszcze... Jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście rozważymy. Na ten moment takiego szkolenia nie mamy zaplanowanego, ale jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście rozważymy taką możliwość. Ja mam jeszcze jedno pytanie dotyczące okresu realizacji projektu. Nie wiem, czy to do tej części pasuje, ale jest ten termin 36-miesięczny na realizację. Natomiast jeśli chodzi o datę rozpoczęcia realizacji projektu, czy będzie jakaś... data w umowie, kiedy projekt musi się rozpocząć? Pytam w kontekście tego, jeśli firma realizuje już inny projekt badawczo-rozwojowy i personel jest zaangażowany w realizację tego projektu i on się kończy powiedzmy w przeciągu roku. To czy taki projekt, który start miałby dopiero, załóżmy pod koniec 2020, będzie jakoś gorzej oceniony, czy nie będzie miało to wpływu? Nie, zapisy regulaminu wskazują tylko maksymalny okres trwania projektu, 36, i to państwo ustanawiają tę pierwszą datę początkową, tak? I od tej daty biegnie. Nie mam żadnych informacji, żeby to mogło wpłynąć na wniosek o dofinansowanie, szczególnie na ocenę, tak? Dziękuję bardzo. Nie ma przeciwwskazań. Proszę państwa, jeżeli nie ma pytań, serdecznie państwu dziękujemy za udział. Zapraszamy do zadawania pytań na nasze skrzynki konkursowe. Ja ze swojej strony, ze strony naszego zespołu serdecznie dziękuję państwu za uwagę.